Zuzia na jednym ze swoich wywiadów z Mateuszem Kaniowskim wspomniała, że do Amadeusza ustawiają się ogromne kolejki i wszyscy są chętni, aby zmierzyć się z nim w oktagonie. Czyżby zawodnicy uważali go za aż tak słabego? Czy może liczą na ciekawe zestawienie podczas gali? Jedno jest pewne. Amadeusz to bardzo barwna postać, która przyciąga widzów jak magnes i wie, co zrobić, aby było o nim głośno. Ostatnio przez jego związek z równie specyficzną i ciekawą Zusję zdobył sporo nowych obserwatorów, którzy są ciekawi, jak potoczy się ta znajomość. Przez związek Amadeusza z Zusję mamy kolejne ciekawe zestawienie, jeśli chodzi o walki. Ferrari, broniąc swojej kobiety, nie wypowiadał się zbyt dobrze o jej byłym chłopaku Bombie i zachowywał się wobec niego niegrzecznie. Podczas gali Heilig 3 doszło między nimi do niemiłego spotkania. Scarface wypowiada się na wywiadach, że Amadeusz razem ze swoimi znajomymi rzucił się na niego, a ten w formie obrony zaczął rzucać w nich krzesłami. Przy kolejnym starciu, gdzie nie było już kumpli Amadeusza, Scarface stwierdzi, że ten uciekł przed nim do łazienki i to Zusję musiała go bronić. Amadeusz jednak dementuje słowa Bomby i twierdzi, że to on pierwszy go zaczepił. Takie zestawienie byłoby według nas bardzo ciekawe i na pewno przyniosłoby widzom wiele emocji. Jednak Zusję podczas wywiadów zarzekała się, że do takiej walki nigdy nie dojdzie, a Amadeusz jej nie przyjmie. Kolejne zestawienie, które bardzo nas ciekawi, to Ferrari kontra Alanik. Między mężczyznami jest dużo złej krwi, a wszystko zaczęło się od tego, że Alanik podczas afery maczetowej zarzucił Ferrariemu, że sam jest sobie winien i zaczepia wszystkich na imprezach. Alanik na wywiadach wyjaśnił, że proponowano im już walkę i to za duże pieniądze, jednakże Amadeusz odmówił pojedynku. Alan twierdzi, że ten się go najzwyczajniej w świecie obawia. Po ostatnich rundkach, w których uczestniczył Kwieciński, Amadeusz wezwał go na starcie bez kamer. Alanik stwierdził, że jest on niepoważny i nie chce się z nim bić, wiedząc, że ma walkę w następnym tygodniu. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy ten konflikt przeniesie się do klatki oktagonu, czy zostanie rozwiązany poza kamerami. U Amadeusza Ferrariego pojawiła się taka... Niech on wypierdala pała jebana, a ten już, bo mnie wkurwia już, wiesz, że wie, wyzywa mnie, tam ludzie mi powiedzieli, że wyzywa mnie po prostu na surówę, wie, że tego nie zrobię teraz, bo jestem przed walką, to jebany kurwa próbuje tutaj kurwa coś ugrać. Jak się wkurwia, jak pojadę do niego kurwa po walce, jak go najebie po prostu, bo kurwa boi się ze mną walki, coś pała jedna. Kolejne proponowane przez nas zestawienie to Ferrari kontra Polak. Mężczyźni od wielu lat prowadzą zaciekły spór, mimo że stoczyli już wiele walk, nadal jest między nimi nieprzyjemna atmosfera. Podczas ostatniej walki w oktagonie to Polak okazał się zwycięzcą, mimo faktu, że walka była bardzo zacięta. Jesteśmy pewni, że Ferrari tak tego nie zostawi i z pewnością zobaczymy ich jeszcze razem w oktagonie. A wy jak myślicie, z kim nasz władca piekieł stoczy kolejną walkę?